Dawid, pierwsze zawody sezonu letniego za tobą, pierwsze zawody też pod wodzą Stefana Horngachera. Jakie odczucia? Odczucia są takie, przynajmniej z mojej strony, że te skoki jeszcze nie wyglądają do końca tak jak bym chciał, ale widać w nich potencjał i myślę, że tego się będę trzymał cały czas. Mimo tego, że one tutaj nie były do końca dobre, to myślę, że w miarę przyzwoite mimo wszystko. Co ciągle pojawiają się jeszcze błędy, jeszcze to nie gra tak, jakby grać powinno. No ale założenie jest takie, żeby to grało w zimie. No właśnie, rok temu bardzo grało wszystko latem, a zimą już nie do końca. Może lepiej, że troszeczkę latem na razie nie jest aż tak dobrze. Znaczy, czy lepiej, czy nie lepiej, to będziemy mogli rozmawiać tak naprawdę po zimie. Wtedy będziemy widzieli, jak to wszystko się poukłada. No ale ja po prostu nie załamuję się tym, że to nie ruszyło od razu tak z kopyta tutaj od pierwszych zawodów. Mamy jeszcze kawałek sezonu letniego przed sobą, później zimowy i myślę, że na tych następnych konkursach już bliżej zimy będzie się trzeba bardziej skupiać niż w tej chwili. Kacper opowiadał, że musieliście trochę awaryjnie kombinować flagę dla trenera. Nie znam tej historii. No bo podobno nie mieliście flagi, no i musieli coś tam przyciąć, coś tam uszyć. Dostaliśmy w tym roku koszulki białe i czerwone, także myślę, że z tego coś tam sklecili. A jakie to odczucie widzieć właśnie pierwszy raz trenera z flagą biało-czerwoną, bo chyba wcześniej was nie puszczał? Znaczy ja tutaj nie mam jakichś specjalnych uczuć, no skaczemy tak naprawdę dla Polski jako kraju, a nie tylko i wyłącznie dla trenera, niezależnie od tego, jakiej on jest narodowości, więc nie robi mi to żadnej różnicy. Czy coś udało się w ogóle odpocząć w te wakacje, tego lata? Jeszcze nie. Są plany, że będziemy mieli tam taki okresik urlopowy. Krótki, więc to gdzieś nas tam jeszcze czeka w trakcie sezonu letniego i myślę, że wtedy będziemy mogli troszeczkę się tak zregenerować, podładować baterie i wtedy już ruszyć z kopyta do zimy. A jak do Wisły podchodzisz jakoś szczególnie? Te zawody mają dla ciebie takie znaczenie dodatkowe? Nie, podchodzę jako do kolejnych zawodów po prostu. Wiem, że czeka mnie jeszcze sporo pracy przed zimą i po prostu tą pracę będę konsekwentnie wykonywał. Tak jak na treningach, tak i na zawodach. Dzisiaj Kinga Rajda wywalczyła tu punkty. Widziałeś może ten występ albo jakoś mógłbyś skomentować? Widziałem tutaj, akurat byliśmy na treningu pod skocznią na sali, więc widzieliśmy co prawda drugi skok tylko Kingi. Ale jak najbardziej gratulacje dla niej, bo z tego co wiem to jej pierwsze punkty, więc teraz już będzie tylko z górki. No to dziękuję Dawid i życzę trochę odpoczynku przed Wisłą. Dzięki.